Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo cieplutko w kolejnej grze do wypróbowania. Jest to House Builder, moi drodzy, gdzie budujemy różnego rodzaju domy w różnych częściach świata albo w różnych miejscach na Ziemi. Także tak bym chciał powiedzieć, bo nie wiadomo, czy budujemy w kosmosie. Słuchajcie, no jestem ciekaw bardzo, jestem zainteresowany i mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek, bo to jest taki, na razie to jest odcinek taki tylko po prostu próbny, żeby zobaczyć, czy gra jest fajna, czy nie. Ok? Więc, moi drodzy, zaczynamy. Ja wszedłem do gry dosłownie na sekundę i widzę, że zapamiętało to nawet. O, budujemy iglo. Także zobaczymy. O, dobrze Cię widzieć na placu budowy. Mam nadzieję, że nie odstraszy Cię pogoda. Bądźmy szczerzy, to trudny kawałek chleba. Jak pewnie wiesz, budujemy na całym świecie. W przyszłości możesz się spodziewać większych budowli, więcej mechaniki oraz budowlanych wyzwań. Miłej zabawy życzy Ci zespół Freemind. Powodzenia, dobrej zabawy. Dobra, okej. Instrukcja budowania. Słuchajcie, ja wszedłem do gry dosłownie na moment, zaczynam nagrywać nawet, ale było za głośno, więc musiałem wyjść i ściszyć ustawienia, dlatego też nagrywamy jeszcze raz. Aby rozpocząć budowę iglo, musisz najpierw wyciąć bloki lodu. W tym celu wyciąć podświetlony kościany nóż, a następnie podejść do kamieniołomu lodu, trzymając narysuj kontur wzdłuż rysy na lodzie. O Boże, co? Aha, położyć. A, spoko. Powrót do gry. No dobra, no to podnieś. A, i połóż. Spoczko. Podnieś nóż. O, piesek. A, ale może cię pogłaskać? Nie mogę. Szkoda. Gdzie jest nóż? M, aby tu odlizę. N, aby schować. Gdzie jest nóż? Jakieś prezenty, coś? Nie. N, podnieś nóż. Ale gdzie jest sanie Mikołaja? O rany! Jak fajnie! Gdzie jest nóż? Left rzucanie, dobra. A, tu jest nóż. Okej, okay. I co teraz? Dobra. I teraz co mam zrobić z tym blokiem? Widzisz się do potencjalnego złoża śniegu? Lodu. No dobra. Tam jest potencjalne złoże śniegu. Zanim zaczniesz, musisz znaleźć nóż. Dobra, to mamy. Proces wycinania. Jeśli masz już nóż w dłoniach, narysuj kontur wzdłuż widocznego śladu na lodzie. Przytrzymaj to. Dobra, i widzisz źródło. No dobra. Aha, i tutaj muszę teraz kręcić. Aha, dobra, i mogę podnieść to. Okej. Okay. Uwaga, ognisko przygasa. Jeśli zaraz nie odrzucisz do niego kawałków drewna, ognisko zgaśnie, a ty całkiem zamarzniesz. No takie rzeczy, to naprawdę jest survival. A skąd ja mam wiedzieć, czy ognisko... Aha, tutaj jest, po prawej, dobra. Aby rozpocząć budowę iglo, musisz najpierw wyciąć bloki lodu. W tym celu uchwyć podświetlony kościany nóż, następnie podejść do kamieniołomu lodu, trzymając dobre. Jakieś mamy skille w ogóle i... Mogę odblokować? Początkujący budujmy drzew Eskimos. No pięknie. Odblokowałem bycie Eskimosem początkowym. Dobra, to trzeba teraz wycinać. O rany. Tak dziwnie to. Dobra, jeszcze raz. Tu i tu. Jest. O, dwa nawet. Ale chyba tylko jeden.
O, mogę dwa. Ej, świetnie. Ile mogę takich wyciąć i... Po dwa nawet teraz, tak? Nie mogę wziąć więcej. Tylko po dwa, chyba. Tu? Panel pomocy. Drzewko umiejętności. Już to zrobiłem. Dobra, i to będziemy tak wycinać. Okej, dwa. Okej, spoko. I tak możemy biegać w to i z powrotem i budować, tak? Rozumiem. Chyba. Cyk, 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 cyk. Znajdź inne źródło. Już to rozwaliłem całości. Niedobrze. To będzie nam... Będziemy budować, a budować. Dobra, inne źródło. I co teraz? Gdzie jest inne źródło? Może coś, co bliżej jest? O, tutaj coś widzę. O, jest tutaj. A czemu tu znika? No, znika. Ale czemu znikasz? A i dlaczego on znika? To trzeba dokładnie. Tam. O. Trochę wolniej. Dobra. Okej. Chyba. Co jest piesko? Przygasa ogień, mówisz? On mi daje znać, że przygasa ogień? Może? Tylko obawiam. Ach. To blisko czasami jak się stoi, to też jest źle. Bo to... Dobra. I... Od... Początkujący biegacz, aktywuj. No dobra, no tak każe. To tak zrobię. Okej. Okay. No okej, dobra. Kolejny nóż i jedziemy. Ooo, prościutko. Wycinamy, wycinamy. O, jest. Kolejny skill. Teraz jeszcze lepszy skill. Dobra, super. Robię to, co każą. Także... Będę może teraz pozyskiwał 3 już. Fragmenty kostki lodu. Bo tak to miałem dwa. Ooo! Dużo, dużo. Tym razem dostałem. Więcej nie mam, dobra. Kolejne źródło. Poszukać muszę. Czyli to już wyczerpałem. Czy tam coś jest? Po Sani Mikołaja. A tutaj są nawet źródła. Jest dużo tych źródeł. No to super. Pojedziemy. Ach. Delikatnie, bo to się okazuje, że to wcale tak nie jest prosto. Okej. Okay. Dobrze. No to biegniemy dalej. Tu. Tu, 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 tu. Świetnie. Do tego dalszego teraz źródła. A nie, bo to jest to źródło. No to wycinamy kolejne kawałki, kostki lodu. To jest już puste źródło znowu. Okej. Okay. Ognisko już, już, piesku, dzięki, że dajesz znać.
Już odkładam. Okej, okay, jeszcze jedno. Okej. Okay. No dobra. I jeszcze kolejny Eskimos. Świetnie. Czy jest tutaj jakieś źródło? Nie ma. To już jest puste. Teraz to. Dobra, powolutku. Ile tego? No a ten Mikołaj tutaj tak sobie wisi w powietrzu, nie wiadomo o co chodzi z panem Mikołajem. No okej. Okay. I możemy budować dalej. No i brawo. Dużo mamy tych płytek lodu teraz, tych kostek lodu. Dobra, kolejny. To teraz się pewnie wyczerpie już źródło. Jeszcze nie? Brawo. Czerpało. Dołóż do ognia. O. Czy jeszcze to źródło jest cały czas aktywne? Jest jeszcze aktywne. Okej. Okay. To przy Mikołaju jest najbardziej aktywne. I się nie wyczerpuje. Super. Dobra. Ekstra. Dużo mamy tych bloków. Ale już nie mamy. Dobra, gdzie jest Mikołaj? Tam jest w ogóle choinka. Ej, super. To jest na razie najlepsze źródło, bo już tyle. Trzeci raz jesteśmy przy nim. A teraz się dopiero wyczerpało. Tam to chyba się. To chyba się wyczerpało po dwóch razach, czy po trzech, ale jak po trzech, to też, ale mniej dało. Kostek, nieważne. Lecimy dalej. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Myk, pyk. Pyk. O, i już nie mam kostek. No dobra, mamy te dwa. Teraz może w tą stronę. To wyczerpane zostało. Tutaj mamy jeszcze źródło. O. Świetnie. O, jak dużo ładnie. Kostek. Brawo. Jest nawet blisko, także jest genialnie. No świetnie. Główna kopuła została mi, tak? O, już nie mam. Już nie mam. Lecimy po kolejne. Zaraz, gdzie to było? To było tu. Po kolejne kostki lodowe. O, piesek szczeka. Jest.
Dobra. Cyk, cyk. Ej, no fajna zabawa budować iglo. Tego jeszcze nigdy nie robiłem. W żadnej grze. Chyba każde źródło daje 3 wycięcia. A nie, te nawet 4 dają. Da, widzicie, kurczę, no ciekawe, ciekawe. Co to jest, że mogę więcej podnosić? Siłacz, okej. Okay. Dobrze, no to budujemy dalej. Nie ubijamy się. Dobra, nie mam więcej. No to lecimy znowu do źródełka. I wycinamy. No takie trochę powtarzanie się, ale wiecie, no co innego. Taki dom, a co innego inny, nie? Iglo jest w miarę proste, sobie myślę. Znaczy, może inaczej, nie wiem, czy jest proste, ale no, na pewno nie trzeba tutaj ciąć różnych konstrukcji metalowych, drewnianych, metalowych. Bo w domu to pewnie tak trzeba by było, nie? Fundamenty wylać. No tutaj tylko układasz jeden klocek do drugiego. I tyle. Już nie mam więcej? To się zużyło. Dobra, ale podoba mi się fakt, że musimy jeszcze dbać o ognisko. To co, że od niego się oddalamy cały czas? Nie jesteśmy praktycznie przy nim, ale nieważne. Ważne jest to, że jest to jakiś element survivalowy. Już, już, piesku. Jeszcze jest ogień. Jeszcze jest ogień, nie szczekaj. Nie gorączkuj się. Zaraz przyjdę. Dziękuję, że pilnujesz ogniska. Dziękuję, że pilnujesz. A czemu ty nie dorzucasz? Jak jesteś taki mądry, to sam dorzucaj. Dobra. Tutaj się wyczerpało. Tu się wyczerpało. O rany, teraz będzie trzeba daleko chodzić. Tutaj aż, o rany, dobra. Mogę więcej od razu zrobić? Żeby nie chodzić tyle razy. A chyba mogę. A jak się kładzie te materiały? Zaraz, 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 problem. Houston, mamy problem. N. Słuchajcie, nacisnąłem N. Ja nie chcę, aha, chcę rękę, dobra. A gdzie jest, gdzie jest ten? O, tu było. O, jest. Teraz jest. Dobra, uff. Bałem się. Chyba będę musiał wejść do iglo teraz, żeby budować od spodu już. Mogę to zrobić? Mogę. Mam 30 sztuk. 12. Coraz mniej. Trzy sztuki. Już nie mam. No dobra. Gdzie była? Chyba tu gdzieś to było, tu. Dobra. Piętnaście. Może starczy już nawet 15. O, piesek szczeka.
Okej. I dorzuciliśmy, spoko. Bo rzucanie, dobra, i dorzucamy tu. 15 teraz, czy to starczy? Pewnie nie jeszcze. Ojej, no na mnie spada. Jeszcze dwie sztuki, tu i tu. Dobra, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. I znowu biegniemy w tę stronę, bo tutaj gdzieś byłoby wydobycie. I źródło jest puste. I mistrz maratonu. Nie ma więcej kostek? Nie ma więcej kostek. Mistrz maratonu, ale wydaje mi się, że... Ale po co budować iglo na takim pustkowiu? Tu nic nie ma. Poza Mikołajem, prezentami, choinką, psem pilnującym ogniska. Dobra, no tu nic nie widać. No i jeszcze raz, dwa i jakieś coś. Dobra, wiemy, że jeszcze tutaj przy choince jest jeszcze. A może już nie ma? Bo to jest wyczerpane. A to jest ostatnie, przy choince, no. Czy jest przy choince prezent? Aby sprawdzić, co to jest, naciśnij F. Znalazłem bałwana. Oho, nie wiem po co mi ten bałwan, ale go znalazłem. Jak już tak... O, tu jest jeszcze niewyczerpane. A to jak już tutaj jestem, to mogę do Mikołaja podejść? Nie. Znaczy mogę, ale nic nie robi się z Mikołajem? Nie. Dobra. Już, już piesku. No to teraz został nam tylko ten bloczek, ten bloczek, ten bloczek i... Teraz musisz wybudować wejście do iglu, buduje się tym samym sposobem. O kurka! Zero, żeby otworzyć sklep, czy o? O! Dekoracje. Stojak do garbowania, dekoracja, drewniana barykada, dekoracja. Ej, no naprawdę są elementy survivalowe. Na zewnątrz, wewnątrz, na zewnątrz, inne. I na razie mogę dekoracje kupować sobie, tak? Do garbowania skóry albo barykada, ale tego my na razie nie chcemy, bo tutaj nie mamy po co. Dobra. Okej. Jeszcze wyżej? O rano, dobra, czy ja tam... Czy ja to... To zużyłem całkowicie, tak. To teraz ostatnie zostało. A nie, to jeszcze cały czas jest to. Dobra, to tutaj... Przy... Och, holender. Dobra. Dobrze, mam, mam. Biegniemy do iglo i budujemy wejście. No ostatni, ostatni klocek, no niech to. Naprawdę. Wydaje mi się, że już nie będziemy potrzebować aż tylu. No ale dobra, niech jest. Bo wydaje mi się, że mamy ognisko. Mamy już iglo zbudowane. Congratulations!
konstrukcja gotowa. Zostań tutaj, kontynuuj, oceń naszą grę. Moi kochani, oceńcie także i wy. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawy tytuł. Zrobiliśmy na razie tylko iglo, ale kurczę, no nie przypominam sobie gry, gdzie mogliśmy budować w taki sposób, w ogóle, żeby wybudować iglo. No nie no, są te elementy survivalowe, żeby dokładać do ognia. Tutaj jakieś barykady, jakieś stojaki na futra, no nie no, pięknie. Bardzo, bardzo pozytywnie. Moi kochani, sprawdźcie grę. Jest to chyba polski tytuł, bo Freeman Games. Także jak najbardziej warto się przyjrzeć temu tytułowi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam. Jest możliwość wspierania oczywiście dla tych, którzy mają ochotę. No i dziękuję Wam za uwagę. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.